Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 65. część z serii Bóg zachowa swoich. Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. W dzisiejszym świecie chrześcijańskim, w chrześcijaństwie, które można by było bardziej określić kościelnojaństwem niż chrześcijaństwem takim, jakie pozostawił Pan Jezus Chrystus, każda fundamentalna doktryna dotycząca osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa jest atakowana lub podważana przez fałszywe nauki. Doktryna o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego nie jest tu wyjątkiem. Chociaż prawda ta jest wyraźnie nauczana w Piśmie Świętym, to jednak wielu szczerych chrześcijan jest zdezorientowanych w tej kwestii. Mówi się, że po tym, jak dana osoba przyjmie Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, jest możliwe, że może ona stracić swoje zbawienie i stać się ponownie zgubiona przez dopuszczenie grzechu w swoim życiu. Dlatego według tej fałszywej nauki zbawienie wierzącego jest rzeczą warunkową, zależną od tego, jak będzie się zachowywał po zbawieniu. Pewien fałszywy kaznodzieja o warunkowym bezpieczeństwie powiedział błędnie tak. Dostanie się do nieba jest jak jazda na rowerze. Kiedy wierzysz w Ewangelię, Pan wsadza cię na niego, ale musisz pedałować. Jeśli przestaniesz pedałować, spadniesz i nie dojedziesz do celu. Ta błędna idea naucza, że wszyscy wierzący muszą, że wierzący musi robić to, co do niego należy, aby zapewnić sobie dostanie się do nieba. Jego zbawienie zależy więc od jego uczynków. Jest to jawne zaprzeczenie Pisma Świętego, gdzie na przykład list do Rzymian, 4 rozdział, pierwszy werset do 8 mówi tak. Rzymian 4:1 do 8. Cóż tedy znalazł według ciała, rzeczemy Abraham, ojciec nasz? Bo jeśli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A temu, który wykonywa uczynki, zapłata nie bywa przyznawana według łaski, ale według powinności. Temu zaś, który nie wykonywa uczynków, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytywaną bywa wiara jego za sprawiedliwość. Jak i Dawid błogosławionym nazywa człowieka, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość niezależnie od uczynków, mówiąc: Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan grzechu nie poczyta. A także Efezjan 2 rozdział od 8 do 9. Efezjan 2 rozdział od 8 do 9 wersetu. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku dobrym uczynkom, dla których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I Tytusa, 3 rozdział, 5 werset. Tytusa, 3 rozdział, 5 werset. Nie z uczynków sprawiedliwości, które myśmy czynili, ale według miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie, odrodzenie i odnowienia Ducha Świętego. Wyraźnie to widać zatem. Ta fałszywa doktryna jest poważnym błędem, ponieważ podważa łaskę Bożą i skończone, doskonałe dzieło Chrystusa Jezusa Pana. Podważa ona również nieskazitelny charakter Boga. Moim pragnieniem w tym dzisiejszym spotkaniu jest przedstawienie jasnych nauk Pisma Świętego na ten temat. Tak, aby nie było żadnej pomyłki w kwestii wiecznego bezpieczeństwa wierzącego. Następnie chciałbym, może w przyszłych odcinkach, może dzisiaj, przyjrzeć się niektórym głównym wersetom Pisma Świętego, które są błędnie wykorzystywane do popierania fałszywej doktryny warunkowego bezpieczeństwa. I chciałbym wyjaśnić, co te wersety naprawdę znaczą, tak aby czytelnicy Pisma Świętego dostrzegli błąd w tych błędnych interpretacjach.
i bezpośrednie nauczanie Pisma Świętego, które naucza o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. Może najpierw przeczytajmy Łukasza, 15 rozdział od 3 do 6 wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Wersety 3 do 6. I powiedział im to podobieństwo, mówiąc: któryż z was człowiek, mając 100 owiec i straciwszy jedną z nich, nie zostawia 99 na puszczy i nie idzie za tą, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie? I znalazłszy ją, kładzie ją na ramiona swoje, radując się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: radujcie się ze mną, bom odnalazł owcę swoją, która była zginęła. Zatem mamy wyraźne świadectwo. On opowiedział im tę przypowieść, mówiąc: który człowiek z was, mający 100 owiec, jeśli zgubi jedną z nich, nie zostawi 99 na pustyni, a pójdzie za tą, która zginęła, aż ją znajdzie? Czy gdy ją znajdzie, kładzie ją na ramiona, a gdy ją znajdzie, kładzie ją na ramiona swoje, radując się, a gdy wróci do domu, zwoła przyjaciół swoich i sąsiadów, mówiąc im: radujcie się ze mną, bo znalazłem owcę moją, która była zgubiona. I ta przypowieść o pasterzu, który znalazł swoją zgubioną owcę, jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa w Jego dziele poszukiwania i zbawienia dusz, o czym mówi Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, werset 10. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Łukasza 19:10. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ramiona w Piśmie Świętym mówią o sile. Jak pięknie jest widzieć, że to właśnie na nich kładzie się zgubione i zagubione owce po ich odnalezieniu. Z kolei Księga Izajasza, 9 rozdział, 6 werset. Księga Izajasza, 9 rozdział, 6 werset. Aby rozszerzyć jego panowanie w pokoju bez końca na tronie Dawida i nad jego królestwem, aby je utwierdzić i umocnić prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki, dokona tego żarliwość, gorliwość Pana zastępów. Izajasza 9:6. Mówi nam, że w czasie Nowego Przymierza, w tysiącleciu, rząd całego świata będzie spoczywał na ramieniu Pana. Liczba pojedyncza, ramię Pana. Ale tutaj widzimy wierzącego, spoczywającego bezpiecznie na jego ramionach. Liczba mnoga, ramionach. To mówi o podwójnym bezpieczeństwie, które mamy w Chrystusie. Jesteśmy bezpieczni i pewni w Jego zbawieniu. Pasterz w tej przypowieści nie położył nowo odnalezionej owcy w połowie drogi do domu i nie powiedział: musisz teraz wykonać swoją część i iść posłusznie przez resztę drogi do domu, a jeśli tego nie zrobisz, nie wpuszczę cię do środka. Nie było czegoś takiego. On przeniósł owcę przez całą drogę do domu. To mówi nam, że mamy Zbawiciela od grzechu, który prowadzi do domu całą drogę. Tych, których On zbawia, zabiera aż do domu, do nieba. Kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy obejrzeli, to jest Ewangelia Jana, 6
6 rozdział, 37 werset. Ewangelia Jana 6:37. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Widzimy wyraźnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wypędzę. Tutaj Pan powiedział, że On w żadnym wypadku nie wypędzi nikogo, kto przychodzi do Niego, aby zostać zbawionym. Jest to oczywiste stwierdzenie Pisma Świętego, które nie może być interpretowane w żaden inny sposób. Oznacza ono to, co mówi. Nie ma po prostu nic, co wierzący może zrobić lub powiedzieć, co spowodowałoby, że Pan odrzuciłby go po tym, jak przyszedł do niego po zbawienie. On zobowiązał się swoim słowem, że tego nie uczyni. Uczynienie tego byłoby cofnięciem się przed jego obietnicą, o której czytamy w Księdze Liczb 23:19. Księga Liczb. Bóg nie jest człowiekiem, by kłamał, ani śmiertelnikiem, by czegoś żałował. Czy On mówi, a tego nie czyni, zapowiada i tego nie spełnia? Widzimy wyraźnie, że Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymywał słowa, ani Synem Człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? No w żadnym wypadku. Kolejne miejsce to jest Ewangelia Jana, 6 rozdział, 39 do 40 wersetu. A taka jest wola Ojca, mówi w 6 rozdziale, 39 wersetu Pan Jezus. 6 rozdział, 39 werset. A wola Ojca, który mnie posłał, jest ta, abym ze wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w dzień ostateczny. A wola tego, który mnie posłał, jest ta, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy weń, miał życie wieczne i ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Widzimy wyraźnie. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 39 do 40 wersetu. A taka jest wola Ojca, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale żebym to wszystko wskrzesił w dniu ostatecznym. A taka jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wersety te stwierdzają wyraźnie, że Pan Jezus Chrystus nie straci żadnego z tych, których dał mu Ojciec. Oznacza to, że każda osoba, którą Pan Jezus zbawi i rozpocznie drogę do nieba, dostanie się tam. Żaden z nich nie zgubi się po drodze. Można też przeczytać Ewangelię Jana 17, rozdział 12, werset. To jest tam wyraźnie zakomunikowane. Ewangelia Jana, 17, rozdział, werset 12. Gdy z nimi był na świecie, jam ich zachowywał i w imieniu Twoim, przepraszam, od nowa przeczytam, gdym z nimi był na świecie, jam ich zachowywał i w imieniu Twoim. Skądś mi się to i wkleja, przepraszam. Gdym z nimi był na świecie, jam ich zachowywał w imieniu Twoim. Tych, których mi dałeś, strzegłem i żaden z nich nie zginął, tylko syn zatracenia, żeby się pismo wypełniło. Czyli wyraźnie widać, że dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem i żaden z nich nie zginął. Oprócz syna zatracenia, czyli wiemy, że chodzi o Judasza, by się wypełniło pismo. Tak mówi Ewangelia Jana 17 rozdział, 12 werset. Kolejne miejsce to jest to klasyczne miejsce z Ewangelii Jana 10 rozdział 28 do 29 wersetu. Ewangelia Jana 10 rozdział
28. Ja życie wieczne daję im i nie zginą na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki ojca mego. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Czyli widać wyraźnie. Ja daję im życie wieczne, a oni nigdy nie zginą. Ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca mego. Tak powiedział Pan Jezus Chrystus. Sam Pan Jezus Chrystus mówi wyraźnie tutaj. Oni nigdy nie zginą. Jeśli możemy brać Boga za Jego słowo, to nie musimy iść dalej niż to. Każdy wierzący może być pewny tego, co Chrystus Pan tutaj powiedział. Nigdy nie zginą. Naprawdę nie ma innego sposobu na interpretację tych wersetów, niż po prostu przyjęcie ich, uwierzenie Bogu. Żaden trzeźwy chrześcijanin nie może wyciągnąć z tego fragmentu nic innego, jak tylko to, co jest w nim wyraźnie powiedziane. Niestety, zwodziciele, jednak niektórzy mówią nam, że kiedy Bóg mówi nigdy, to tak naprawdę nie ma tego na myśli, że są z tym związane pewne regulacje i warunki. Ale to nie jest to, co Chrystus Jezus Pan mówi tutaj. Wersety te nie tylko pokazują, że wierzący jest bezpieczny w ręku Pana, ale także, że jest bezpieczny i pewny w ręku Boga Ojca. Ponownie pokazuje to, że wierzący jest podwójnie bezpieczny. Pan Jezus Chrystus mówi, że nikt ich nie wyrwie z tego bezpieczeństwa. Jednak w obliczu tych oczywistych stwierdzeń są tacy, którzy mówią nam, że podczas gdy nikt inny nie może wyrwać wierzącego z ręki Pana, to sam wierzący może wyrwać samego siebie. Jest to nic innego jak zwykłe zaprzeczenie tego, co Pismo Święte stwierdza. Przecież Pismo Święte mówi ono nikt. Czy wierzący jest kimś? No jest kimś. Czy wierzący nie jest kimś? No jest kimś. Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże mówi, nikt też nie wyrwie ich z mojej ręki. Słowo człowiek nie jest obecne w tym tekście. Chodzi o to, że żadne stworzenie, człowiek czy diabeł, nie może wyrwać ani jednej z pańskich owiec z miejsca wiecznego bezpieczeństwa. Twierdzić, że ktoś może być wyrwany z ręki Ojca, to błędnie twierdzić, że jest jakieś stworzenie silniejsze od samego Boga, a to oznacza, że jest to w zasadzie satanizm, jeżeli ktoś twierdzi, że zbawienie można utracić, bo się wywyższa nad Boga. Bo skoro Bóg trzyma wierzącego, to tylko twierdzenie, że ktoś sam jest większy od Boga, wynosi się nad Boga, to taka osoba twierdzi, że da radę kogoś wyrwać, czyli to jest po prostu duch antychrysta, stoi za doktryną utracalności zbawienia i należy się od takich, którzy tą doktrynę akceptują, nie zwalczają, trzymać jak najdalej od takich ludzi. Piękny typ tego podwójnego bezpieczeństwa znajduje się w Księdze Wyjścia w rozdziale 26, wersety od 15 do 16. Księga Wyjścia, rozdział 26, wersety 15 do 17. Potem z drzewa akacjowego zrobisz ustawione pionowo deski do przybytku. Każda deska będzie miała 10 łokci długości i 1,5 łokcia szerokości. Każda deska będzie miała dwa czopy łączące jedną z drugą. Tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku. Czyli Księga Wyjścia 26, 15 do 17. Jak tutaj widzimy, i zrobisz też na przybytek deski z drzewa akacjowego i postawisz je pionowo. Każda deska mieć będzie 10 łokci długości, 1,5 łokcia szerokości. Każda deska będzie mieć dwa czopy dopasowane do siebie. Tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku. Tak mówi Wyjścia 26 od 15 do 17. Tabernakulum można potraktować jako typ dzisiejszego domu Bożego.
który składa się z wierzących, bo tak mówi nam list do Efezjan, 2 rozdział, 20 werset. Efezjan 2:20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa spojona zgodnie rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w duchu. Czyli widzimy wyraźnie. Także Hebrajczyków, 3 rozdział, 6 werset. Hebrajczyków, 3 rozdział, 6 werset. Ale Chrystus jako Syn nad domem swoim, którego domem my jesteśmy, jeśli tylko śmiałość i nadzieję, z której się chlubimy, zachowamy statecznie aż do końca. I też mamy pierwszy list Piotra 2:5. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 5 werset. Pierwszy Piotra 2:5. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Deski przybytku są typem poszczególnych wierzących. Były one utrzymywane na miejscu przez dwa czopy, które wystawały z dolnej części desek i były umieszczone w srebrnych gniazdach. Srebro, jak wiemy, jest w Piśmie Świętym typem odkupienia. Jest to więc obraz wierzącego, który stoi na odkupieniu Chrystusa. Warto zauważyć, że słowo czopy można by przetłumaczyć jako ręce, a więc sugeruje to dwie ręce Ojca i Syna w Ewangelii Jana 10 rozdział 28-29 wersetu, które trzymają wierzącego bezpiecznie w odkupieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tak wyraźnie mówi nam Słowo Boże. Kolejne ważne miejsce, moim zdaniem, które mówi na ten nasz dzisiejszy temat, to jest Ewangelia Jana 14 rozdział, 16 werset. I ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby mieszkał z wami na wieki. To są słowa Pana Jezusa, których Pan Jezus wyraźnie mówi, że będę się modlił do Ojca, a On da wam innego Pocieszyciela, aby z wami trwał na wieki. Kiedy Duch Boży przychodzi, aby zamieszkać wierzącym, po przyjęciu przez Niego Chrystusa jako Zbawiciela od grzechów, Pismo Święte mówi, że będzie On z Nim na zawsze. Na zawsze, czyli nieskończoność. Jeśli mógłby stracić swoje zbawienie, Duch musiałby odejść od Niego, ale to się nigdy nie stanie, ponieważ Pan Jezus Chrystus powiedział, że będzie On z nami na zawsze. Będzie On z wami na zawsze. Kolejny dowód ze Słowa Bożego to jest Rzymian 6 rozdział, 23 werset. Dowód biblijny na temat nieutracalności zbawienia. 6 rozdział, 23 werset. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oraz list do Rzymian, 11 rozdział, 29 werset, czyli albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie cofa. Czyli porównując list do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset, który mówi, że darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, z Rzymian, 11 rozdział, 29 werset, który mówi, dary i powołanie Boże są bez pokuty, widzimy, że Bóg nie daje daru,
a potem znów go odbiera. Wiem, że cokolwiek Bóg czyni, to będzie na wieki. Nic nie może być włożone do Niego, ani nic z Niego wziąć. Tak możemy przeczytać podobne stwierdzenie w Kaznodziei, 3 rozdział. Kaznodziei Salomona, rozdział 3, werset 14. Stwierdziłem, że dzieła Boga są nieprzemijające, niczego im nie brakuje, niczego nie ma w nadmiarze. Dzięki temu człowiek odczuwa przed nim bojaźń. Kolejne miejsce to jest dłuższy fragment z listu do Rzymian, 8 rozdział, 30 werset. List do Rzymian, 8 rozdział. Werset 30 do 39. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż też, gdy rzeczemy na to, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby z Nim nie dał nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż potępia? Chrystus jest, który umarł, owszem, i zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który i przyczynia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? Czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, za Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytani jesteśmy jako owce na rzeź, ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie może, nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czyli jednoznacznie widzimy jasną wypowiedź. Kogo On przeznaczył, tego też powołał, a kogo powołał, tego też usprawiedliwił, a kogo usprawiedliwił, tego też uwielbił. Cóż więc powiemy na te rzeczy? Jeśli Bóg jest za nami, któż może być przeciwko nam? On, który nie oszczędził własnego Syna, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim również dać nam wszystkiego za darmo? Któż może cokolwiek zarzucić wybranym Bożym? To Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Kim jest ten, który potępia? To Chrystus, który umarł, a raczej zmartwychwstał, który jest nawet po prawicy Boga, który wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy ucisk, czy utrapienie, czy strapienie, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, a może miecz? Jak napisano w Słowie Bożym, przez wzgląd na Ciebie jesteśmy zabijani, przez cały dzień jesteśmy uważani za owce na rzeź, a jednak we wszystkim tym jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował. I jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani zwierzchności, ani moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I apostoł mówi o celu Boga, jakim jest zbawienie wybranych. Są oni uprzedzeni przez Boga. To nam mówi werset 29, że Bóg pierwszy zrobił krok. Czyli albowiem, których On przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wielu braćmi.
i są przeznaczeni do miejsca błogosławieństwa z Chrystusem. Są też powołani przez Ewangelię i usprawiedliwieni, gdy uwierzą w Ewangelię. Następnie Paweł dodaje, że ci, którzy są usprawiedliwieni, będą uwielbieni. Oni osiągną chwałę z Chrystusem w końcu. To jest pięć wielkich ogniw boskiego celu, które nie mogą być złamane. Bóg, On nie dopuszcza możliwości, że niektórzy z tych, co są usprawiedliwieni, nie będą uwielbieni. Wszyscy wybrani osiągną chwałę w końcu. Następnie w wersetach 31-35 tego rozdziału, 31-35, które tutaj czytaliśmy, apostoł zadaje 7 pytań, które podkreślają niemożność istnienia jakiegokolwiek stworzenia, czy to człowieka, czy diabła, które mogłoby udaremnić Boży zamiar zrealizowania jego celu błogosławienia tym, których przeznaczył. Mówi o 7 zewnętrznych rzeczach w wersecie 35 i o 10 niewidzialnych rzeczach w wersetach 38-39. Wszystkie one nie są w stanie pozbawić osoby przeznaczonej przez Boga błogosławieństwa w Chrystusie. Zastanawiamy się, jak ktokolwiek, kto czyta ten fragment Pisma Świętego, mógłby pomyśleć, że chrześcijanin może być zgubiony po tym, jak Chrystus go zbawił. No jest to nonsens, absurd, niemożliwe. Kolejne miejsce to jest 1 Koryntian, 1 rozdział. 1 Koryntian, 1 rozdział. Od 7 do 8 wersetu. Tak, że wam na żadnym darze łaski nie zbywa, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który was też utwierdzi aż do końca, abyście byli bez nagany w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wyraźne słowa. Oczekując przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, abyście byli bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Fragment ten wyraźnie stwierdza, że wierzący w Pana Jezusa zostaną utwierdzeni aż do końca przez nikogo innego jak przez Niego samego. On zapewnia im bezpieczeństwo aż do samego końca. Jest to uderzające, gdy weźmiemy pod uwagę, do kogo pisze apostoł. Przecież on pisze do Koryntian. Do Koryntian. Niektórzy z was nie znają Boga, ku zawstydzeniu waszemu. To mówię, tak też napisał do Koryntian. Ci chrześcijanie byli winni wszelkiego rodzaju grzechów i uchybień. Jeśli ktokolwiek z chrześcijan był w niebezpieczeństwie utraty zbawienia, czyli w niebezpieczeństwie, że może się oddalić od swojego zbawienia, to właśnie tacy chrześcijanie jak Koryntianie. Także pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, od 13 do 17 wersetu warto wziąć pod uwagę. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 13 do 17 wersetu. Każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień się objawi, a jaka jest robota każdego, ogień doświadczy. Jeśli się czyja robota, którą budował, ostoi, zapłatę weźmie. Jeśli czyja robota spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zostanie zachowany, tak jednak jak przez ogień. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto kazi świątynię Bożą, tego Bóg skazi, albowiem świątynia Boża świętą jest, a wy nią jesteście. Dzieło każdego człowieka będzie ujawnione, bo dzień to oznajmi, gdyż będzie ujawnione przez ogień. A ogień wypróbuje dzieło każdego człowieka, jakiego jest rodzaju. Jeśli się ostoi, dzieło każdego człowieka, które na nim zbudował, otrzyma nagrodę. Jeśli by zaś dzieło jego spłonęło, poniesie szkodę, ale on sam będzie zbawiony, a to przez ogień. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli by kto splugawił świątynię Bożą, zniszczy go Bóg, albowiem świętą jest świątynia Boża, którą wy jesteście.
Jasne słowa. Apostoł mówi o trzech rodzajach pracowników w Domu Bożym, wyróżniając ich słowami jeśli by kto. Pierwszy to chrześcijanin, narodzony na nowo chrześcijanin, który dobrze służy i buduje zgodnie z wolą Bożą. Jest tam napisane, że otrzyma nagrodę. Drugim robotnikiem jest chrześcijanin, który nie służy zgodnie z wolą Bożą. Jest tam napisane, że poniesie stratę, ale nie stratę swojego zbawienia. On nadal będzie zbawiony, lecz tak jakby przez ogień. Wynika z tego jasno, że prawdziwy wierzący, który nie zachowuje się dobrze, traci swoją nagrodę, ale nie traci swojego zbawienia. Trzeci robotnik to taki, który tylko wyznaje zewnętrznie, że jest współnaśladowcą chrześcijan i wykonuje pracę w miejscu chrześcijańskiego sługi, ale nie jest prawdziwym wierzącym. Jest tam napisane, że jego zniszczy Bóg, co oznacza, że znajdzie się pod Bożym sądem. Kolejny punkt to jest 1 Koryntian, 5 rozdział, 5 werset. 5 Koryntian, 5 rozdział 1 listu do Koryntian, 5 werset. Oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, ażeby duch był zbawiony w dzień Pana Jezusa. Czyli widzimy, że tu jest wyraźnie powiedziane, że jakiegoś człowieka należy wydać takiego szatanowi na zniszczenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pana Jezusa. Ten werset pokazuje nam, że jeśli wierzący popadnie w grzech, to znajdzie się pod karną dyscypliną Boga, ale jego duch, duch tego chrześcijanina, nadal będzie zbawiony w dniu Pana Jezusa. Jeśli będzie żył w rozkoszach grzechu, jak mówi Hebrajczyków 11:25, Hebrajczyków 11 rozdział, 25 werset, wybrawszy sobie raczej cierpieć z ludem Bożym, niżeli mieć doczesną z grzechu rozkosz. Czyli przemijającą rozkosz grzechu. Jeżeli będzie żył w rozkoszach grzechu taki chrześcijanin, skończy ze zbawioną duszą, ale ze straconym życiem, tutaj doczesnym, które mogło służyć Panu, ale przez jego nieposłuszeństwo nie służyło. Ludzie, którzy wyznają fałszywą doktrynę warunkowego bezpieczeństwa, mówią o stopniu grzechu, jaki musi popełnić dana osoba, aby straciła zbawienie. Cóż, czy można jeszcze bardziej popaść w grzech niż ta osoba? Z 1 listu do Koryntian 5 rozdział, gdzie żył on z żoną ojca swego? A jednak jest powiedziane, że jego duch będzie zbawiony w dniu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Była to 65. część serii Bóg zachowa swoich. Niech Bóg Wam błogosławi. Dziękuję za uwagę. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo całą Biblię, to proszę napisać do mnie SMS-a na numer 739089088. Aktualnie dysponuję tego typu nowymi testamentami wydanymi przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne. Możliwe, że będą one też w innej okładce, jasnozielonej, albo i jeszcze innej niż zielona, oraz całe Pismo Święte. Bezpłatne, tutaj jest wyraźna informacja, że ono jest bezpłatne. Jest ono przeznaczone do bezpłatnego rozpowszechniania wśród osób, które nie mają Pisma Świętego w języku polskim. Więc chętnie się tego typu egzemplarzem podzielę, bo mam tego typu egzemplarze, które otrzymałem właśnie w celu bezpłatnego dostarczania do osób. U mnie zawsze wszystko jest bezpłatne.
Jeżeli ktoś ma życzenie coś otrzymać, to otrzymuje to bezpłatnie, bez płacenia, gdyż wyznaje zasadę, że darmo wzięliście, darmo też dawajcie. I dziękuję Państwu za uwagę. Niech Bóg Wam błogosławi. Najważniejsze jest to, abyście mieli osobistą wiarę w sercu w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek od należnej Tobie kary piekła wiecznego. On za Ciebie umarł, jeśli wierzysz Jemu, i On na krzyżu Golgoty stał się grzechem za Ciebie, jeśli Mu uwierzyłeś. I masz dzięki temu całkowicie wszystkie grzechy zgładzone. Bo wszystkie zgładzone zostały na Panu Jezusie w 3 godzinach ciemności. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.